Ciekawostka na dziś. Czy wiecie, że w wieku 27 lat mózg człowieka zaczyna się starzeć i ogólnie wraz z biegiem lat działać coraz gorzej, przez co może mieć problemy z koncentracją czy chociażby z pamięcią krótkotrwałą? Na szczęście na ratunek przychodzą gry, a dokładniej Dr. Kawashima's Brain Training na Switcha, który bardziej niż grą jest raczej takim zestawem treningów i ćwiczeń umysłowych, które mają pomóc w działaniu naszego mózgu. Sprawdźmy więc, czy przez tydzień treningów z tym tytułem uda mi się chociażby częściowo spowolnić proces starzenia się mojego mózgu, poprawić jego działanie, no i przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy od gier można zmądrzeć. Wpierw jednak trochę kontekstu, bo część z was może nie kojarzyć gier współtworzonych przez Ryutę Kawashimę, a ten wcale nie wziął się w branży growej znikąd. Brain Training jest bowiem już piątą odsłoną cyklu, zapoczątkowanego przez Brain Age z DS-a w 2005 roku. Swoją drogą, czwartej najlepiej sprzedającej się grze na DS-a wszechczasów. Tylko nie mówcie tego EA ani Ubisoftowi, bo sami zaczną robić gry edukacyjne. Samo Brain Age, współtworzone z naukowcem, bazowało w dużej mierze na ćwiczeniach, które pojawiły się wcześniej w wydanym przez niego poradniku Train Your Brain, 60 Days to a Better Brain. Kawashima zaś, specjalizujący się w neurofizjologii profesor Uniwersytetu w Tohoku, gdzie obecnie wykłada, do dziś od czasu do czasu angażuje się w świecie gier, pomagając swego czasu przy m.in. produkcjach Brain and Body Connection na Kinecta czy mobilnym Brain Exercise. Dobra, sprawdźmy więc, jak ocenia mój mózg ten cały Kawashima. O proszę, 80 lat na dzień dobry, czyli możliwie najgorszy wynik w całej grze. No cóż, optymista powiedziałby, że z drugiej strony nie ma się co smucić, bo mamy bardzo dużo miejsca na postępy. Do dzieła więc. Po wstępnym badaniu, polegającym na odejmowaniu kolejnej liczby 6 od liczby startowej, co jak już wiemy dało mi na start bardzo zły wynik, odblokowujemy opcję codziennego treningu, na który składa się kilka różnych ćwiczeń, po których można zrobić badanie. Zacznijmy więc od Calculations X25, trenującego nasz mózg pod kątem prędkości przetwarzania informacji. Na ekranie pojawiają się proste działania, które rozwiązujemy wpisując stylusem wynik z boku ekranu. Swoją drogą, stylus jest częścią fizycznego wydania gry i jest całkiem dobrej jakości. Wracając, wydaje mi się, że idzie całkiem dobrze, pomijając delikatne problemy z tabliczką mnożenia i tym, że program ma czasem problemy z rozpoznawaniem pisanych przeze mnie liczb. A jako, że ten wstępny test nie jest brany pod uwagę, tak zróbmy faktyczny test wieku mózgu z pierwszego dnia badania. Rozpoczynamy więc od testu Connect Maze Test. Dla wygody, idąc dalej, mówmy na niego labirynt. W labiryncie zaś musimy, zaczynając od litery A, a kończąc na liczbie 13, łączyć kolejne litery alfabetu i następujące po sobie liczby. Rzecz jasna, błędne połączenie albo dotknięcie przypadkiem złej lub już zakreślonej litery bądź liczby negatywnie wpływa na nasz wynik. Dalej mamy kolejne ćwiczenie z liczeniem, tu nic nowego, oraz na koniec sprawdzający pamięć krótkotrwałą test, gdzie w ciągu 2 minut musimy zapamiętać jak najwięcej z 30 widocznych na ekranie słów. Pff, łatwizna myślę sobie. Ostateczny wynik zaś zapamiętane 10 z 30. Okej, czyli nie ma się czym chwalić. I tak, po pierwszym dniu okazuje się, że mam mózg 67-latka, czyli nie tak źle, no przynajmniej lepiej niż 80. Ciekawe w takim razie, jak szybko zajmie mi dojście do wieku 27 lat, faktycznego mojego wieku, no i czy w ogóle będzie to w trakcie tego tygodnia możliwe. Jako, że pierwszego dnia trening i test robiłem wieczorem, po całym dniu pracy, tak dla odmiany drugiego dnia odpalmy grę o wcześniejszej godzinie. Ponownie witam je ćwiczenie z liczeniem i to duży progres. Uff, czyli jednak pamiętam tabliczkę mnożenia. W ramach dalszego treningu właśnie odblokowało mi się ćwiczenie Dual Task, gdzie naprzemiennie na dolnej części ekranu klikamy w największą liczbę, zaś na tej górnej klikamy raz w biegnącego ludzika, aby ten przeskoczył przeszkodę, o czym rzecz jasna zapomniałem, bo skupiłem się na liczbach. I tu początkowo idzie mi ok, ale z czasem robię sporo błędów. Klikam w zły wynik, bo się śpieszę, no a same liczby zaczynają się z czasem ruszać. Innym razem mniejsze liczby mają o wiele większą czcionkę niż te, w które powinienem klikać i czasem też ukrywają się za innymi liczbami, co jeszcze bardziej utrudnia. W ramach przerwy zaś sprawdzam minigrę Germ Buster od taki Dr. Mario, który nie wpływa na wyniki, ale jak sugeruje Kawashima, może relaksować i rozluźniać po treningu, po czym przychodzi pora na czytankę. W Reading Aloud mam dwa razy przeczytać na głos wycinek ze starej gazety, staram się nie robić błędów, ale nawet gdybym oszukiwał, gra nie ma jak tego sprawdzić, więc równie dobrze to ćwiczenie można ukończyć w parę sekund. Ostatnie dostępne na dziś ćwiczenie to Sudoku, ale tu wpierw muszę ukończyć kilka zadań wstępnych, bo nigdy nie rozwiązywałem Sudoku. I to by było na tyle tego treningu, więc pora na test. I tu dobrze znany nam labirynt oraz liczenie, a w ramach trzeciego testu coś zupełnie nowego, zapamiętywanie liczb. Schemat działania podobny do ćwiczenia z zapamiętywaniem słów, z tym wyjątkiem, że trzeba pamiętać, gdzie były liczby, no a to trochę utrudnia sprawę. Wynik z drugiego dnia
72 lata. Ach, wstyd. Szczególnie, kiedy porównam to z wynikiem Weroniki, mojej dziewczyny, która po pierwszym dniu testów miała wiek mózgu 37 lat, przy czym jest tylko o kilka lat młodsza i w ogóle nie gra w gry, licząc ponad 200 godzin w Stardew Valley i 160 w Animal Crossing. Ale no, dosyć już tego użalania się nad sobą, bo jak mówią, jutro też jest dzień. W ramach treningu trzeciego dnia zaczynam od liczenia i uwaga, idzie całkiem dobrze, ale przy nowo odblokowanym ćwiczeniu Masterpiece Recital, gdzie gramy na kilku klawiszach skrócone wersje klasycznych utworów, idzie już ciut gorzej. Widać, powrót do Guitar Hero w ostatnim tygodniu wcale nie pomógł w radzeniu się z moim antytalentem do muzyki, ale nie poddajemy się. Dalej mamy kolejne ćwiczenie z czytania i kolejny dual task. Względem poprzednich są postępy. Pora więc na test. Tu mamy nową wersję wybierania liczb, na szczęście bez skakania przez płotki, kolejne ćwiczenie z liczeniem i zapamiętywanie słów. A tu największy postęp. Zapamiętałem 16 z 30 na ekranie. Co przełożyło się na już nie taki tragiczny, ale i tak pozostawiający trochę do życzenia wiek mózgu 51 lat. Ale chyba nieprzypadkowo, bowiem w ramach rozgrzewki, oprócz samego treningu, wypróbowałem też minigrę dla dwóch graczy. Liczenie ptaków, ponownie z różnymi przeszkadzajkami, machanie flagą, które nie wiadomo czemu w ogóle nie działało, oraz liczenie klocków. Też ciekawe z racji na pomysłowe utrudnienia, jak zmieniające się rozmiary klocków czy znikanie tych z ekranu. Ale to nie wszystko z nadprogramowej rozgrzewki, bowiem tego dnia przetestowałem też trzy minigry wykorzystujące skaner na podczerwień z prawego Joy-Cona, gdzie dłonią musiałem pokazywać wyniki działania, czy grać w papierkami nożyce. I tu twist, bo w zależności od polecenia na ekranie, czasem musiałem też celowo przegrywać. I to chyba pierwszy raz na Switchu w ogóle spotkałem się z wykorzystaniem tej funkcjonalności Joy-Cona i ogólnie wpada to całkiem. Ba, na tyle ciekawie, że aż chciałem zobaczyć, jak więcej gier korzysta z tego udogodnienia. Czwartego dnia trening rozpoczynam późnym popołudniem, czytaj po 8 godzinach grania w Final Fantasy, ale to chyba nie zepsuje wyników, mam nadzieję. Kolejny dual task wypada gorzej, ale nadal jest okej. Przy liczeniu wpadam tragicznie, bo kilkukrotnie przy niejednym działaniu musiałem poprawiać wynik, którego gra nie mogła odczytać, po czym dostaję kolejny utwór w ramach Masterpiece Recital. Żeby lepiej się rozgrzać, robię jeszcze kilka tutoriali do sudoku oraz kolejną czytankę. Pora na test. Ponownie trafiam do labiryntu i mimo kilku drobnych błędów kończę go w miarę szybko, podobnie jak z liczeniem. O wiele gorzej idzie mi natomiast w zapamiętywaniu. Tylko 11 haseł z 30. Mamy więc regres, który przekłada się na wynik 61 lat. To pewnie wina tego maratonu z finalem. I nawet jeśli nie jest to kwestia pory dnia oraz ogólnie zmęczenia, tak tego dnia badania obiecałem sobie, że kolejne badania będę teraz robił wcześniej rano. Piątego dnia w ramach treningu znowu mamy minigrę z liczeniem i pokazywaniem wyniku na dłoni. Kurde, ależ mi się to podoba. Frajdę daje też to, że ukończyłem pierwsze w swoim życiu sudoku, ale raczej nie dałbym mu rady na czas w ramach testu. Co do samego testu zaś, zaczynam od minigierki na podczerwień, w drugim teście niespodzianka, muszę na głos policzyć od 1 do 120. Na koniec natomiast dostaję robione wcześniej ćwiczenie z odejmowaniem od liczby na ekranie i wracamy na właściwe tory, bo wiek znowu spada, tym razem 54 lata. Widząc już powoli, co wpływa na coraz to lepsze wyniki, do treningu szóstego dnia podchodzę wyspany i chwilę po śniadaniu i staram się nie śpieszyć. Bezbłędnie robię treningowego dual taska, rozwiązuję już ciut trudniejsze sudoku i zaliczam drobny postęp w czytaniu na głos oraz osobisty rekord w minigierce z pianinkiem. W ramach testu ponownie mam labirynt, a w drugim teście liczenie. Tu znowu idzie mi źle z powodu problemów z rozpoznawaniem pisma, więc nie wiem, czy to ogólnie problem gry, czy też moja dysgrafia od czasów studiów aż tak się pogorszyła. Trzecie ćwiczenie to znowu zapamiętywanie, tym razem z rekordowym wynikiem. Zapamiętałem 22 hasła z 30, ale to też może kwestia nie tego, że de facto zmądrzałem, ale zacząłem podchodzić zupełnie inaczej do tego rodzaju zadania. Tak jak na studiach przy nauce znaków, zaczynam wymyślać sobie jakieś charakterystyczne historyjki, by szybko przyswoić pozornie trudne do zapamiętania informacje. I tak, widząc słowa Halo Husk Back, wyobrażam sobie Master Chiefa pokrytego łuskami zabitych potworów aż po plecy, zaś przy słowach Grey, Sash, Vice, Tint wymyślam sobie historyjkę o pewnej aktorce, która robiła wideo recenzję Vice City, ale musiała przy montażu poprawić kolor zmieniając tint. Montażyści wiedzą, o czym mówię. I powiecie pewnie, że to głupie, no ale jak coś działa, to już nie jest głupie. No i tak właśnie było w tym przypadku. Zadziałało, bo ostatecznie miałem wynik mózgu 48-latka. Jak bardzo jeszcze możemy polepszyć ten wynik w ciągu jednego dnia badania? Okej, ostatni dzień badania. Jest 8 rano. Zaczynamy rozgrzewkowy trening. Na początek dual task. Szybkość reakcji dobra, ale śpieszę się za bardzo, przez co kilka błędów i wynik ciut gorszy niż poprzedniego dnia. Dalej, właśnie odblokowane ćwiczenie z zapamiętywaniem obrazków. Nie do końca zrozumiałem zasad i jest kilka błędów. No trudno. Dalej, mój największy wróg. Tabliczka mnożenia. Znaczy się Calculations X25. I o dziwo, pierwsza z od dawna jest większy postęp. Chyba wiem wreszcie, jak mniej więcej radzić sobie z problemem z rozpoznawaniem pisma, choć nadal
kilka razy musiałem poprawiać cyfrę 8. Dalej kolejna czytanka i ponownie mały postęp. Super. Wszystko kończy moje ulubione ćwiczenie, czyli liczenie z użyciem podczerwieni. I tu też postęp. Pora więc na ostateczny test. Pierwszy jest labirynt i idzie mi świetnie. Dalej znowu liczenie do 120, widać mam farta. A na koniec stopniowe odejmowanie od liczby na ekranie. Tu też bardzo sprawnie, choć trafił się jeden błąd. I wow, cieszę się bardzo. Wiek 33 lata, czyli mam tylko 6 lat wolniejszy mózg niż jego prawdziwy wiek. I choć Kawashima powstrzymuje się od większych pochwał, jest to mój mały osobisty sukces, jako że pierwszego dnia badania mój mózg był o wiele starszy. I cóż, może ostatecznie nie udało mi się w tydzień z grą odmłodzić mózgu tak, by był w takim wieku, w jakim ja obecnie faktycznie jestem, ale niemniej czuję się po tym wszystkim bardzo dobrze. No i ogólnie ćwiczenia, które kiedyś sprawiały mi trudność albo szły mi powoli, idą o wiele lepiej i sprawniej. I teraz pytanie, czy przez tydzień z Kawashimą faktycznie mój mózg zaczął działać lepiej i stałem się ciut mądrzejszy? Czy wręcz przeciwnie, ogólnie w mojej głowie nic się nie zmieniło, a ja tylko lepiej sobie radzę z tymi kilkoma ćwiczeniami, które spotykałem wewnątrz gry? Ale zanim odpowiemy na te nurtujące nas pytania, wpierw wróćmy jeszcze na chwilę do samej gry. A dokładniej do wyników z 6 dnia, bo na to ogólnie składają się 3 różne wyniki. Opanowanie mam na poziomie 45-latka, pamięć krótkotrwałą działa świetnie, 20 lat, ale nadal wynik psuje możliwie najgorsza prędkość przetwarzania informacji, kiedy ewidentnie w ćwiczeniu sprawdzającym to sprawnie i szybko liczyłem, ale musiałem wielokrotnie wpisywać wynik i w sumie to nadal nie wiem, jak gra chce, żebym wpisywał cyfrę 8. I najwidoczniej nie ja jedyny mam z tym problem, bo jak dowiemy się z różnych recenzji gry w sieci, inni też narzekali właśnie na to, przez co zdaje się ogólnie rozpoznawanie cyfr pisanych przez graczy jest chyba największą wadą gry. A szkoda. Na pochwałę zasługuje natomiast to, jak gra zachęca, by z nią obcować. Podobnie jak w Animal Crossing zdaje się, Nintendo chce, żebyśmy nie grali w ten tytuł za długo przy jednym posiedzeniu, ale wracali do niego codziennie, co m.in. mówi nawet nam sympatyczny Kawashima. Już po 3 ćwiczeniach w ramach treningu zachęca, byśmy robili sobie przerwę i wrócili następnego dnia, bo granie zbyt długo może być męczące. A jeśli nie posłuchamy jego rad, to wymusi to na nas sama, powiedzmy to, konstrukcja gry, bo nadal sporo ćwiczeń jest dla mnie zablokowanych i te będę dopiero mógł przetestować z czasem. Kawashima najwidoczniej nie chce, żebyśmy pobawili się parę dni i odłożyli grę na półkę, ale byśmy sobie wyrobili nawyk i tygodniami po parę minut dziennie trenowali mózg. Tylko że to już kwestia naszej własnej sumienności i samozaparcia. Jeśli ktoś nie będzie sam z siebie chciał się bawić w eksperyment i powiedzmy dozować sobie doświadczenia, tak gra szybko mu się znudzi. A i jak wspomniałem wcześniej, w niektórych ćwiczeniach można bardzo łatwo oszukiwać, jak na przykład w czytankach, więc trzeba się wykazać pewną dozą samokontroli. Jeśli zaś o mnie chodzi, to nie widzę jakichś ogromnych zmian w moim funkcjonowaniu i musiałbym pewnie porobić kolejne eksperymenty albo dać się zbadać profesjonaliście, choć i tak wydaje mi się, że ostatnio, przynajmniej przy pisaniu tego tekstu, mam ciut mniejsze problemy z koncentracją i ostatnie parę dni lepiej się wysypiam, ale może też efekt placebo, no wydaje mi się, że czuję się lepiej i funkcjonuję lepiej, bo statystyki z minigierek sugerują mi, że działam lepiej. No cóż, zobaczymy, co przyniosą kolejne tygodnie ćwiczeń. Na koniec wróćmy do poprzedniego pytania. Czy po tygodniu treningu i badań mój mózg działa lepiej i czy ogólnie gry mogą mieć wpływ pozytywny na nasz mózg? W tekście dla Psychology Today pod tytułem Do Brain Games Really Boost Brain Power? Dr Sandra Bond-Chapman stwierdza, że nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na tego typu pytania. Po pierwsze, jest za mało badań w temacie i po drugie, sprawa jest o wiele bardziej złożona, bo choć owszem, pewne gry i pewne ćwiczenia mogą polepszyć działanie kory przedczołowej, odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji, czas reakcji oraz planowanie, tak ogólnie nie sprawią, że będziemy w życiu lepiej planować i podejmować lepsze decyzje. Czyli nawet jeśli w brain training osiągnę wymarzony wynik 20 lat, nadal będę budził się w środku nocy zlany zimnym potem, kwestionując wszystkie moje wybory życiowe. Tym samym, sięgając po sudoku czy gry logiczne z czasem, owszem, będziemy mogli stać się mistrzem sudoku czy świetnie sobie radzić z pewnymi rodzajami zagadek o niezmiennym zestawie zasad, tak nie staniemy się ogólnie mądrzejsi, nie będziemy lepiej i szybciej podejmować decyzji, bo robienie takich, nazwijmy to, ćwiczeń, owszem, rozwija nas, ale tylko w ramach bardzo określonych schematów działania. Niemniej, choć gry logiczne i bardziej angażujące produkcje pokroju brain training w pełni nie uratują naszych mózgów przed procesem starzenia się i ogólnie jego gorszym działaniem na starość, tak nie znaczy to, że gra nie jest warta świeczki. W badaniu przeprowadzonym parę lat temu na University of Iowa bowiem wykazano, że gry faktycznie mogą poprawiać funkcjonalność mózgu i przynajmniej częściowo go odmładzać. Dzieląc badanych powyżej 50 roku życia na kilka grup, jedną rozwiązującą krzyżówki i pozostałe grającą w prostą grę logiczną z rozpoznawaniem i zapamiętywaniem samochodów pojawiających się na ekranie, okazało się, że po roku badania mózgi tych grających w zależności od godzin spędzonych z grą działały, jakby były o 3, a nawet 7 lat młodsze.
I choć pewnie jeszcze parę lat poczekamy na kolejne badania w tym temacie, mierzące się z badaniem pozytywnego wpływu gier, tak niewykluczone, że kiedy za parę lat doczekamy się pierwszego pokolenia emerytowanych graczy, ci będą pewnie rzadziej doświadczać demencji czy Alzheimera niż ich dziadkowie. No a przynajmniej fajnie by było żyć ze świadomością, że te setki godzin w licznikach na Steamie czy na Switchu nie były tak naprawdę na darmo, a były ostatecznie inwestycją na bardziej spokojną i godną starość. Fajnie by było. Żeby więc mój mózg nie zawiódł mnie na starość, ja wracam do treningu. Trzymajcie się, na razie.